Dzień dobry. Okazuje się, że mamy sprawdzonych działaczy, sprawdzonych radnych, sprawdzone osoby, które w kolejnych edycjach również wykazują się aktywnością, innowacyjnością i mają w sobie tę moc, że potrafią zachęcić innych mieszkańców naszego miasta do tego, żeby głosowali za tymi projektami. Jest to dobry prognostyk, bo te osoby też to są często radni nasi, więc widać, że są to osoby aktywne w życiu miasta. Projekt z grupy średnich dotyczył odbetonowania naszego miasta. Na czym będzie polegał? Po prostu, jak wszyscy widzimy, Biała Podlaska i nie tylko, została zabetonowana, zakostkowana. Projekt będzie polegał na tym, że będą robione nasadzenia drzew i krzewów, żeby Białą Podlaską zazielenić, upiększyć i żeby jak najwięcej było drzew i krzewów. Wiemy mniej więcej, które tereny będą jako pierwsze poddane tego typu zabiegom? Zdecydowanie parking przy cmentarzu na ulicy Janowskiej, przy starym cmentarzu, oraz parking przy cmentarzu na Białce. W projekcie był Pan jego autorem, ale była jeszcze jedna osoba, komu podziękowania? Byłem współautorem tego projektu. Startowaliśmy w tandemie. Drugim współautorem był pan Konrad Afaltowski, prezes Bialskiej Zieleni, profesjonalista w swojej branży i w ten sposób Bialska Zieleń i moja skromna osoba będziemy starali się uzielenić nasze miasto. Duży projekt Fun Park Podmiejska. Boiska do koszykówki, teren rekreacyjny, tyrolka, wiele ciekawych atrakcji dla dzieciaków. Jakbyście wpadli na ten pomysł? W większym skrócie jest to 1 000 000 złotych do wydania na teren rekreacyjny na osiedlu Podmiejska. Jest to boisko wielofunkcyjne oraz wielki plac zabaw, gdzie największą atrakcją, mamy nadzieję, będzie 25-metrowa tyrolka. Gdzie mniej więcej będzie zlokalizowany ten plac zabaw? Jest to miejska działka na końcu ulicy Wereszki za przedszkolem Fikumiku. Dodatkowo jeszcze udało się jeszcze jeden temat przerzucić przez budżet obywatelski i również wsparcie mieszkańców. Tak, jest to na chwilę obecną jest to zaprojektowanie ulicy Fieldorfa w całej jej długości, co przekłada się na to, że łatwiej będzie nam w przyszłości uzyskać jakieś dofinansowanie czy pomoc Radę Miejską w podjęciu decyzji co do budowy tej ulicy. Czego dotyczył projekt? Budowy, właściwie to miała być budowa ciągu pieszojezdnego na ulicy Mickiewicza, ale wyszedł projekt na to. Opiszmy go. Nie rozumiem. Opiszmy go, na czym będzie polegał. A, chciałabym tam ucywilizować ten teren, bo tam jest taki martwy odcinek pomiędzy ścieżką rowerową a asfaltem i fajnie by było, gdyby to połączyć tak w sposób cywilizowany. Pomysł spodobał się mieszkańcom miasta. Ile głosów zdobył? 900, ponad 900. Ale przychodzi. Przechodzi jak najbardziej, tak. Gratuluję. Za rok wystartujemy, żeby go zrealizować. Bo rozumiem, że na razie projekt. Tak, w tym roku projekt, a w przyszłym roku będzie realizacja. Ogromnie się cieszymy, że nasze zaproszenie do udziału w jarmarku przyjęło ponad 80 wystawców. Tym bardziej, że reprezentują ogromnie ciekawe wytwory sztuki ludowej w przeróżnej konfiguracji. Jest malarstwo, garncarstwo, rzeźba, plecionkarstwo. Mamy produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami, ale jest również oferta bardzo bogatych witraży, ceramiki artystycznej i użytkowej. Są nasi rodzimi artyści, a także osoby, które przyjechały również z kraju i zagranicy, z wielu różnych województw, także cieszymy się bardzo. Organizatorem tego wydarzenia jest prezydent miasta Biała Podlaska, pan Michał Litwiniuk, Bialskie Centrum Kultury i Centrum Informacji Turystycznej, a nasz jarmark wpisuje się w obchody Dni Patrona Miasta Świętego Michała Archanioła. Mamy nadzieję. W ramach... Tak, w ramach jarmarku odbywają się obchody stulecia Polskiego Związku Łowieckiego i mamy też stoiska kół łowieckich zrzeszonych w Okręgu Bialsko-Podlaskim, a także na scenie wystąpi interesujący bardzo zespół muzyki myśliwskiej pod kierunkiem pana profesora Leśniczaka, więc to będzie również interesująca oferta artystyczna. Na scenie wystąpią również nasi rodzimi wystaw, artyści
kapela właśnie ludowa Podlasiacy Bielskiego Centrum Kultury, zespół Piśni i Tańca Podlasiacy, a także zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. A Oliwia Spychel, stypendystka prezydenta miasta Biała Podlaska, zespół wokalny Chwilka, drodzy Państwo, będzie się działo. Cieszymy się bardzo, że dopisała również pogoda. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam serdecznie.